zanim drugi raz rozrobimy ciasto, to warto sobie przygotować formy. Ja zawsze daję olej ryżowy, smaruję nim wszystkie foremki i posypuję później ziarnem sezamu. Całe ziarno sezamu. Mam już swoje porcje, takie ilość oleju na każdą foremkę, łyżeczkę od herbaty płaską. Olej ryżowy biorę. Jako że czytałem, dowiedziałem się, że olej ryżowy ma bardzo wysoką temperaturę, przy której jeszcze jak najmniej trujący jest. Całą formę trzeba wysmarować i najlepiej od razu wsypywać porcję tego sezamu, póki olej jest dobrze rozprowadzony po ściankach, bo jak się go zostawi, to on ma później tendencję w takie plamy się zbierania i zostają później puste placki bez oleju prawie. No tam ile kto lubi. Ja taką porcję tego sezamu biorę, że jest dno wypełnione i troszeczkę ścianki, a później jeszcze z wierzchu na chleb robię posypkę sezamową. Świetnie się sprawdzają te formy gastronomiczne do pieczenia chleba, bo mają zaokrąglone wszystkie krawędzie i narożniki i dzięki temu bardzo łatwo odchodzi później ten chleb czy ciasto, a w formach, które mają takie ostre krawędzie i narożniki, no to zwykle w tych narożnikach i na krawędziach zostaje ciasto, zostaje chleb. Trudno później go wyjąć w całości. Trudno się odkleja od form. A w tych gastronomicznych łatwo. No i co? Jeszcze ich zaletą jest to, że są ze stali kwasoodpornych, czyli łatwo się myje, nie ulegają tam uszkodzeniu jakaś powłoka, bo to jest jednolity materiał. No i praktycznie są wieczne. Wieczne, łatwo się zmywa, można szorować jak potrzeba. No, a w tych formach tu już no, kilkaset wypieków było. Kiedyś robiłem naraz w trzech takich formach. Jedna forma z jednej takiej formy to mi wychodzi bochenek o wadze po upieczeniu 1,30 kg, 1,40 kg, zależy ile tam się ciasta da. A teraz w nowym piekarniku, w tej kuchni zewnętrznej, no to mogę 6 naraz robić, czyli 6 bochenków po 1,30 kg. Ciasto chlebowe już mam pierwszy raz wyrobione. Trochę sobie postało, jakieś 20 minut. Leciutko się podniosło już. No i zawsze drugie wyrabianie robię. To jest ogromna ilość ciasta, jak na takie domowe pieczenie.
jednorazowe. Na taką porcję to biorę tak, 1,20 kg mąki orkiszowej pełnej, z pełnego przemiału, tam typ 3000 nawet mąka orkiszowa jest. 1,20 kg, co ja mówię, to jest podwójna ilość, czyli 2,40 kg. 2,40 kg orkiszowej, 2,40 kg pełnej żytniej, z pełnego przemiału też oczywiście. O, dwie takie duże oczubate szklanki na tę porcję nasion słonecznika. Słonecznik zalewam wrzątkiem, przepłukuję, głównie po to, żeby z jakichś pozostałości, konserwantów, jakichś brudów go wypłukać. Też tak, dwie takie czubate, takie szklanki płatków owsianych. No to od płatków owsianych zaczynam. Na dno miski wsypuję te dwie szklanki płatków owsianych. Do tego na tę ilość mąki, wszystkich składników, 6 czubatych łyżeczek soli. 6, niewiarygodna ilość soli idzie do chleba. 6 takich czubatych łyżeczek soli, czyli dwie szklanki płatków owsianych, 6 łyżeczek czubatych soli. No i to zalewam wrzątkiem, tam z 1,5 litra. Przykrywam miską i te płatki sobie nasiąkają tak do miękkości jakiś czas, z 15 minut, 20. W międzyczasie jakieś tam inne rzeczy w kuchni sobie robię. Wcześniej oczywiście poprzedniego dnia zakwas musi być uruchomiony. Musi dobrze pracować, troszeczkę bąbelkować. No i te płatki, jak już ostygną wystarczająco, że zakwasowi nie zrobią krzywdy. No, temperatura dla zakwasu maksymalna to jest taka, że rękę się do tej wody czy do masy włoży i można trzymać w nieskończoność, że nie poparzy. To zakwas jest w stanie tyle wytrzymać. Ale oczywiście troszkę niższą temperaturę się bierze. No i do tych płatków zakwas. Mieszam, wsypuję ten wcześniej wyparzony, przepłukany słonecznik. No i też dwie takie szklanki nasion lnu, zwykłych nasion lnu całych. Dwie szklanki na tę ilość mąki oczywiście. No i taka ilość do tego wychodzi. Składniki, mąkę. Dobrze jest wcześniej sobie trzymać w cieple, podgrzać, tak żeby do wyrabiania ciasta już wszystkie składniki były ciepłe. Ogólnie trzeba sobie wyobrażać, dobrze sobie wyobrażać, że jest się tym zakwasem i ma mi być cały czas ciepło, nie za zimno, nie za gorąco. No i wtedy zakwasowi też będzie najlepiej w takiej temperaturze. Ciasta wyrobić to trzeba mieć parę. Uznajemy, że wyrobione. Najlepsza metoda na oddzielanie ciasta tą tępą krawędzią noża. Aha, w zasadzie teraz to ja rąk nie myję, bo to ciasto trzeba powkładać do foremek teraz.
wkładam jakąś tam statystyczną ilość do każdej formy, a później na wadze dokładnie wyrównuję ilości w każdej formie, żeby były w miarę identyczne. Tak jak pamiętam, kiedyś byłem zdumiony, jak matka sprawnie dziecko przewijała, no więc z tym chlebem to tak po pewnym czasie już się nabiera tak, takiej sprawności, że to wszystko sprawnie idzie. Pierwszy raz, jak człowiek to robi, to dużo dłużej. Trzeba poprawiać coś tam. Nóż jest pod ręką. Druga osoba bardzo by się przydała, żeby jedna osoba miała czyste ręce, a druga w tym cieście, bo tutaj na przemian są różne czynności takie, do których wskazane jest mieć czyste ręce, a później się znowu to ciasto albo wyrabia, albo składa do formy, albo przekłada, albo wyrównuje, no i tak w tym procesie czasami kilka razy się ręce myje, a w dwie osoby, no to dużo sprawniej wyszło. Patenty na przykład takie, o, na przenoszenie trzech form na raz. No i ważymy. Zero, zero. 1,990, 2,200, 2,030, 2,060, 2,050, 1,950. 2,040, 1,990, 2,050, 2,070, 2,030, a to tutaj grudkę przełożymy. 2,060, 2,050, 2,040. Po upieczeniu oczywiście to ta masa będzie mniejsza. Taki fajny sposobik, ciasto przed wyrównaniem zwilżam, moczę dłonie w wodzie obficie i powierzchnia jest taka trochę zwilżona i dzięki temu głównie po to to robię, żeby sezam, to ziarno sezamowe suche, które daję na posypkę, jak będzie nasiąkało, no bo ziarno nasiąka, pije wodę, żeby dzięki temu lepiej się trzymało w powierzchni ciasta. Ona sobie z wierzchu tę wodę wypije i będzie lepiej się trzymało ciasto.
I sezam. Najpierw go tak trochę rozsypuję statystycznie, a później jeszcze potrząsam, żeby się dobrze rozprowadził po powierzchni. No i taka szklanka na ogół starcza na wysypanie wszystkich 6 foremek. Z tej strony mam dużo bardziej stabilny stół. On ma takie nogi mocne. Jest przystosowany do obciążeń, różnych wibracji. No i ubijanie. Trzeba te nasionka jakoś wklepać w ciasto. Używam do tego takiego tłuczka z płaskim. O, tu jest tak na płasko ścięty. To lepiej się nim ubija. Lepiej się nie sklepuje te nasiona. Tu pod koniec na środku tak troszkę mocniej wklepywałem, bo chleb ma tendencję, że rośnie z taką górką, więc wtedy on urośnie może bardziej płasko. No i to już jest gotowe, żeby włożyć do wyrośnięcia. No i ja na rośnięcie mam patent, taką cieplarnię zrobioną. Nową wodę nalewam. Temperatura taka gorąca, ale na tyle, żeby można było rękę bez ograniczeń długo trzymać bez wyjmowania. Kolejną zaletą tych gastronomicznych foremek i brytwan jest to, że one są w jednym kawałku, z jednego kawałka blachy są szczelne, więc te formy z chlebem sobie o tak pływają. Można dużo wody tutaj nalać. I kolejny sposób, żeby z kolei jak ciasto rośnie i robi się takie trochę miękkie, zaczyna w formach sobie pływać. No to żeby się nie przechylało, to ja wymyśliłem takie o z kilku warstw tej grubej folii aluminiowej albo cienkiej blaszki, zależy jak to kto nazwie, takie rynienki, listewki, i nimi sobie tutaj łapię na uniwersalne biurowo-kuchenne takie te klipsy. Tu sobie łapię, także wtedy ta forma trzyma się i one się nie przechylą na boki. Tak, wszystkie trzy razem wzdłuż, jak się złapie, to jest wystarczająco zabezpieczone. No i tak, jako że woda ma największe ciepło właściwe, no to w tej cieplarni, jak tutaj się jej dużo naleje, przykryje, później okryje, ociepli, dobrze ciepło trzyma do wzrostu. Najczęściej raz jak naleję tej wody, jak ciasto jest ciepłe, mąka ciepła do wyrabiania ciasta, to wystarcza tego ciepła
żeby wyrosło do końca na takim jednym nalaniu. No i to jest pokrywką w miarę szczelnie zamknięte, ciepło zostaje w środku. Nie ulatnia się para, nie paruje w domu. I to ja zwykle robię tak jak teraz, na noc nastawiam, żeby do rana sobie podrosło. I zależnie od tego, jakie są warunki, no to albo od razu wstawiam na pieczenie, albo jeszcze trochę sobie tam rośnie. Czasami zmieniam wodę, czasami dolewam ciepłej. Foremki od spodu po bokach są opatulone, ocieplone słomą. Od góry tutaj te ręczniki, co kto ma, tam jakiś koc, jak kurtkę starą jeszcze rzucam na wierzch. I tak do rana sobie stoi. Ważne jest, żeby to w spokoju stało bez szturchania, bez potrącania, no bo już jak ciasto rośnie, to żeby nie opadało. To trzeba pilnować, żeby nie trząchać. Mamy już rano, następny dzień. Ciasto wyrośnięte. Temperatura wody tutaj w cieplarni jest taka ledwo ciepła w tej chwili. Zakwas był dobrze uruchomiony. Teraz działałem bardzo delikatnie, żeby to ciasto nam zachowało się bez opadania. Formy przekładam do tych taczek pokrywek i na taczkach po 3 sztuki zaniosę do pieca. Tak wygląda konfiguracja pieca do pieczenia chleba. Z komory spalania ten kanał kilkanaście na kilkanaście centymetrów idzie do góry, ma wyjście kwadratowe pod spodem tego pudełka i gorące spaliny opływają to pudełko naokoło i od góry, także ze wszystkich stron jest dobre ogrzewanie, a samo pudełko i przykrywkę do niego zrobiłem z blachy miedzianej. Także dzięki temu przewodnictwo cieplne jest doskonałe i mamy równą temperaturę na całej powierzchni, w całej objętości tego piekarnika. Od przodu też to się zamyka, tak żeby jak najwięcej ciepła zostało w środku. W środku tutaj mam ułożoną warstwę takich cegieł szamotowych o grubości 2,5 cm, takich połówek. Na tym dwie warstwy siatki ze stali kwasoodpornej i tutaj układam formy do pieczenia. Te cegły dają to, że przy zmianach ciągu w piecu, jak jest tam większa dostawa ciepła bądź mniejsza, to cegły utrzymują temperaturę na jednym poziomie mniej więcej, bo one zanim się nagrzeją albo ostygną, no to dużo czasu trwa. Do rozpalania na sam początek obecnie używam takich wiórów z odheblowania grubych. Świetnie one się sprawdzają. Bardzo łatwo się zajmują ogniem i szybciutko się rozpala. Na wierzch na początek trochę suchych gałęzi wkładam.
i później do góry już grubszy. Po rozpaleniu praktycznie tutaj już te spaliny są bardzo szybko zupełnie przezroczyste, bez dymu. No to jest dosłownie, ile to, 5 minut temu rozpaliłem może i już bardzo elegancko piekarnik się podgrzewa. Ciasto chlebowe jest już wyrośnięte. Sprawdziłem od razu rano, jak wstałem. Także w piecu rozpalam i za chwilę wkładanie forem z wyrośniętym ciastem do pieca. Formy z ciastem już do lekko rozgrzanego piekarnika wkładam z lekkim odstępem wszędzie. No, piekarnik był robiony takiej wielkości, żeby te 6 forem właśnie naraz można było zmieścić. No i akurat tak pomyślnie wyszło, że z arkusza blachy o szerokości metr dało się zrobić to pudełko wystarczająco szerokie i wysokie. Użyłem do tego blachy miedziane grubości 1 mm. A i do środka idzie termometr. Tutaj kapilary tego termometru mam już tak wygiętą, że wszystko pasuje z pokrywką, tak żeby ciągle jej nie przeginać, no bo w końcu kiedyś ta rurka by się złamała. A w środku od tej kapilary przez rurkę do samego wskaźnika, tam jest hermetycznie zamknięty gaz. Przewodnictwo cieplne miedzi jest tak duże, tak doskonałe, że grubość blachy 1 mm w zupełności wystarcza do tego, żeby temperaturę utrzymać w całej objętości na górze, na dole, bardzo identyczną w zasadzie. O, i w tej aranżacji już to jest do pieczenia zrobione. Spaliny opływają pudełko naokoło do góry i tędy sobie wylatują. Termometr przed chwilą włożony, pudełko zamknięte. No i tak jak wzrośnie gdzieś do 150 stopni, to wtedy od tego momentu zaczynam mierzyć czas pieczenia. Temperaturę staram się trzymać tak między 150 a 180. Te wskazania temperatury to jest rzecz trochę względna. Każdy termometr jest trochę inny, każdy piekarnik jest inny, rozkład temperatury w piekarniku jest inny, więc zawsze trzeba na początku cały system wyczuć, no i takie temperatury sobie wybrać, żeby osiągnąć zamierzony efekt. No, samo bezwzględne wskazanie temperatury to jest trochę za mało. Dorzucanie gałęzi do komory spalania robię orientacyjnie co 7-12 minut. Start pieczenia. Ponad 150 stopni już jest. Około godziny czasu w tej temperaturze piekę.
bardzo szybko teraz wzrosła temperatura. Także widać, że już resztki wody odparowały z piekarnika, z tych cegieł. No i to jest właśnie to zjawisko, że na zmianę stanu skupienia wody z ciekłego na parę potrzeba bardzo, bardzo dużo energii na samo to przejście. W związku z tym tak od około 100 stopni trochę w górę wzrost temperatury przebiega wolniej niż by się można było spodziewać, no bo woda właśnie wtedy pochłania dużo energii na zmianę stanu skupienia na parę. Już czas 58 minut, ostatnie dorzucenie kilku gałązek i koniec pieczenia. W tle zrobiło się ciszej. Wentylator wyciągu spalin od głównego pieca już wyłączyłem, dom jest nagrzany. No a tutaj w tym drugim piecu kuchni kończy się pieczenie chleba. No i tak, w tym stanie to wszystko zostawiam. Tu się dopali, temperatura będzie stopniowo malała. Formy z chlebem upieczonym już cały czas tam w piekarniku, przykryte, zamknięte. No i jako, że to jest chleb razowy na zakwasie, to nadal jeszcze tam podczas stygnięcia i później przez kilka dobrych godzin proces jakiś dojrzewania, różnych przemian w tym chlebie przebiega. Także trzeba mu dać ten czas, przynajmniej z 10 godzin, myślę 12, i dopiero wtedy wyjmować z forem. Ja później jako stygnie, no to większość bochenków, czyli 5, wkładam do zamrażarki, a jeden dyżurny w lodówce w jednej foremce zamkniętej trzymam do korzystania na bieżąco. Także jeśli jem sam ten chleb z takiego wypieku 6 tych bochenków po 1,30 kg, 1,40 kg, to czasami bywa, że mi to na miesiąc czasu starcza. Jest teraz jakieś 1,5 godziny po zakończeniu pieczenia, po wygaśnięciu ognia. Temperatura spokojnie sobie opada. Teraz jest troszeczkę poniżej 90 stopni. No i spokojnie w tym przypadku do wieczora sobie poczekam z otwarciem piekarnika i z wyjmowaniem chleba z form. Godzina jest w tej chwili około 6 po południu wieczorem. Temperatura w środku w piekarniku już widać spadła do 40 kilku stopni. Otwieram i wyjmuję formy z upieczonym chlebem. Tak już na zewnątrz, na powietrzu, pojedynczo, oddzielnie one ułożone, niech sobie stygną jeszcze z 2-3 godziny przynajmniej. Dobry wieczór, mamy już środek nocy, jest po pierwszej. Upieczony chleb w formach kilka godzin już sobie postał. Tam w środku miała się głównie wilgotność całego bochenka wyrównać. No i już jest ostygnięty. I teraz wyjmujemy i przekładamy go do torebek. Jeden bochenek
dyżurny do formy takiej dodatkowej do lodówki na bieżące zużycie. Raz, dwa, trzy, cztery. O. Końcówkę zwykle tak sobie odkrawam i później na pół i takie cztery kanapeczki. Tak on wygląda w przekroju, ten chleb. Także ten jeden bochenek na bieżące zużycie do dodatkowej foremki, też z tą pokrywką taką sklepaną, żeby tu było wyżłobienie na, jakby wyrósł większy, a przynajmniej żeby się dała zamknąć, bo tak to on jest tak wyrośnięty, że nie zamyka się do końca, więc w drugą stronę, o, jest w miarę szczelnie, a wystarcza miejsca na chleb w środku. Na trzy pokrywki, na trzy foremki mam te pokrywki, a na trzy sztuki takie, o, prowizoryczne, z takiej grubej folii aluminiowej, czy też cienkiej blaszki, zależy jakby ktoś to zakwalifikował. To mi starcza na, o, przynajmniej kilkanaście wypieków, żeby tak zamknąć, otworzyć, zamknąć, otworzyć. Bardzo łatwo wychodzą bochenki, widać, wystarczy stuknąć o deskę i wyskakują dzięki tym zaokrągleniom tutaj i materiałowi ze stali kwasoodpornej. No to bez przyklejania się do ścianek się odbywa. No też oczywiście znacznie pomaga w tym posypka sezamowa, która jest na dnie i tutaj troszkę tak na boki. No a z wierzchu sezamu jest dużo, bo lubię dla tego smaczku sezamowego. I zapach. O, jakby można było zapach teraz nagrać i przekazać. No to jest wspaniały. I tak po wyjęciu te chleby od razu wkładam najpierw torebki papierowe. Później foliowe. Zakręcam i za chwilkę to idzie do zamrażarki. Później po wyjęciu z zamrażarki taki każdy bochenek wkładam bez torebki od razu do tej dodatkowej formy. Przykrywam i tak wkładam do lodówki, on się powolutku rozmraża. No i w tej formie w lodówce właśnie tak przykryty go przechowuję tak na bieżące zużycie.